Jeśli chcesz wygrać taką M4, to zostaw suba z dzwonkiem, obowiązkowo lajka pod filmem i trading w komentarzu. No i to wszystko. Czy marzyłeś o tym, żeby stworzyć lub dołączyć do jakiejś drużyny? To stronka dreamteam.gg będzie perfekcyjnym miejscem do tego. Szukaj zawodników, połączcie się razem, zarządzaj swoją drużyną i zarabiaj pieniądze. Więc wbijaj na stronkę dreamteam.gg i zacznij wygrywać już dziś. Link do strony w opisie oraz giveaway na $3000 w skinach. Face po stronie atakującej, a tu już Jarek Pasza z jednym fragiem, Pasza jeszcze walczy, Pasza! Dwa trafienia z USPK i jeszcze snag dokłada kolejnego, a więc w tej pistoletówce mamy 4-1, tylko Niko przeżycił. Ależ fantastyczny początek, narzekało się na te pistoletówki polskiej drużyny, ale teraz to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. To nie mikrofon wydaje takie dziwne dźwięki, to niestety, oj, Niko, musimy na niego uważać. To problemy z clean feedem, ale już to naprawiają, także mam nadzieję, że za chwilę wszystko będzie działało dobrze, jeżeli działa audio, bo z tym faktycznie w tym momencie jest taki denerwujący problem. Za chwilę powinni to jednak naprawić. A tutaj Niko, ten zostaje sam, tylko 11 HP na koncie. Ma bomba tutaj na plecach, już biały z małymi problemami, ale jednak biały sobie radzi, a więc 1-0 dla Virtus Pro, pistoletówka wygrana. Problem z clean feedem, których tych problemów było sporo, a tymczasem wejście na drzwi, tutaj rzucone mołoto w dobrym momencie, biały już ustawiony idealnie, Michu, 3 trafienia w tej rundzie i jeszcze biały na koniec. A więc nie, to Pasza na koniec, myślałem, że to biały zdobędzie fraga, ale to jednak Jarek, który wrócił w czas do kolegów na bombsite'a. Ach nie, to już 3-3, tymczasem Niko na bombsite'ie, akurat biały złapany. Teraz będzie starał się przejść Niko na BS, Niko popestkuje na katłoku kolejny zawodnik, to Pasza bicep, Pasza 2 trafienia, wow! Teraz jednak Garden, 1-1, bomba leży na bombsite, a no i wszystko w rękach Neo. Ten z UMP sprawdzi środek, tutaj akurat Guardiana nie ma, pora coś się wymyślić, zmienić może broń, bo Garden ze snajperką. Jak się pomyli Neo, to Guardian z pewnością za moment to wykorzysta. Coraz bliżej Guardian, ten ze zoomem, podchodzi pod bombsite, a Neo wciąż czeka. I zobaczmy, czy Neo będzie w stanie sobie poradzić. Neo dobrze ustawiony, Neo dokończy tę rundę, więc jednak Virtus Pro na 4-0. Odejść, no i nikt tego nie pilnuje, teraz jednak Michu wychyla w dobrym momencie. Michu, 2 fragi! A więc Reign of Meister, oni musieli skapitulować. Przygotowany Karrigan do wejścia, tutaj agresywnie Michu. Ale Pasza z jednym, chociaż Niko był tu obok, ale Pasza nie pomylił się, błyskawicznie wychylił. No i proszę, jak cisną niesamowicie zawodnicy Virtus Pro, no chyba mają ochotę wygrać cały turniej. Perów wychodził często, tymczasem Snax, no będzie musiał uważać, atakowany bombset B. Tu jest Neo, Snax jednak wychyla agresywnie i z jednym już fragiem. Snax, no teraz będzie musiał uważać Filip, o jeden frag dla Neo, jeszcze trafiony. Mocno zawodnik Tero, to Guardian 23 HP na koncie. Znakomicie parił sobie Neo, Snax, jaki bakowy strzał przez Smoke'a i już tylko Olof Meister, a więc 1-3, mając 23 HP na koncie. No teraz czują grę Polacy niesamowicie i jeszcze Olof Meister, piękny headshot. Jak w 2016, czy 2015 może bardziej roku. Plantowana była przez niego, coraz bliżej jest już biały, ten po prostu zajął pozycję i czeka. Jeszcze rzucony granat, oj ten Nadon of Meistera zmusza go do wyjścia, Michu! Tylko na to czekał, mamy rundę dla Virtus Pro. To już frag dla Karrigana, tym razem szybkie wejście na bombset B, no teraz jakby odblokowali się gracze Face po tym słabym początku. Tutaj wszystko im teraz wychodzi, zajęty już bombset B. Bomba podłożona, no najpewniej to właśnie Face wygra tę pierwszą połówkę 8-7, no szkoda, bo mieliśmy fantastyczny start. O, 7 rund wygranych z rzędu na początku meczu. No ale odpowiedzieli jednak zawodnicy Face Clan. W tej sytuacji ciężko będzie cokolwiek zrobić. Dobrze ustawiony Niku. Michu złapany. Snax jednym trafieniem, ale to jeszcze jest troszkę mało. Tu biały powalczył. Wychylał się dalej biały, no ale nic z tego, tylko Pasza. Ale ten błyskawicznie zestrzelony, no i mamy rundę na... Szybko reagują, zajęcie środka tu Karrigan. Przygotowane, no i będzie wyjście wentami. Ciekawy pomysł, kiedy Garden zajął sobie wenty, no i tu nie może pomóc w ogóle koledze. Ale Reigns z USP-kiem robi fenomenalną robotę. Neo, Michu jednak trafiają, Karrigan jeszcze od respa. Ważny pojedynek biały, wygrywa go. I to jest 2-2, Niko już od gniazda tam namierzył Neo. Bomba jednak w besie, to Neo dokłada fraga, no i Olof Meister zostaje sam.
A więc szansa na tę rundę jest. Olofmeister coraz bliżej. Nie namierzył tam naszego zawodnika. Oj, teraz dostaje po głowie Olofmeister. 2 HP tylko na koncie. Oj, to Neo, świetnie. Ustawiony Neo. Jeszcze biały wychyla i to właśnie biały dokończy rundę. A więc mamy 8-8. Michu, tym wejściem od żółtego. Ale bardzo ciekawe wejście. Tymczasem Rain. Oj, ten za skrzynką. To jest jego pozycja. Rain na blisko, biały jednak sprawdza pozycję, no i Neo dokłada fraga, a więc i biały i Neo świetnie to robią. I tylko dwójka zawodników, Guardian 100 HP, ale Olofmeister ma 12. No i czy będą w ogóle odbijać ten bombsite zawodnicy CT? Nie będą, nie będą odbijać bombsite'u, no nie ma sensu, absolutnie. No ale właśnie, na buście jest Pasza. Wyjaśnię jednak sprawę Neo, błyskawicznie się mu wychyla, Karrigan od respa, ale Pasza szybko pori fraga. Jest już Pasza na bombsite, 40 sekund do końca, bombsite zajęty. Guardian wrócił, ten wcelowany, no niepotrzebnie teraz wychylał się Snax do respa. Tutaj już był wcelowany Guardian, no ale wciąż jednak to jest 2-3. Michu tymczasem, co ten Michu strzela? Michu zawodnik Wiltospro, no niespodzianka, panie Rain. Michu już na katłoku, no i Pasza pilnujący pleców robi to idealnie, 13-9 i pełen reset ekonomii po stronie Face Clan. Oni nie będą mieli pieniędzy. Do 10 HP, a tymczasem podchodzi na blisko Michu, ten na bombsite już właściwie. No, proszę bardzo, jak Polacy spokojnie wchodzą sobie na pozycję, no i za chwilę zdziwi się Olofmeister, to Michu zdobywa fraga, Neo też dołożył jednego, Karrigan na środku, ale dzisiaj strzela Karrigan, no nie myli się właściwie Karrigan. Chociaż robi to do 22 HP, ale jest bombsite zajęty i to jest dla nas dobry znak, bo mamy przewagę 4-3, no już przewagi nie ma, trafiony Snax, chociaż obity jest. Pamiętajmy Karrigan, Pasza, właśnie Karrigana trafia, ale Rain odpowiedział ze snajperką na daleko. Ale był Pasza i kolejny frag dla Jarka, Rain podchodzi. 1-2, Pasza wciąż czeka bombsite, no wychylił jednak pod Raina Pasza. Rain coraz bliżej, czy ma tutaj smoka? Nie ma smoka, ma defusa co prawda. Tutaj... Pff, Neo! Co to był za strzał? Ja nie wiem jak on to zrobił, ale zrobił. Tylko Niko na bombsite, on tutaj zajmuje ciekawy kąt. Coraz bliżej jest biały. Snax podchodzi razem z nim, 3-4, tu będzie ciężko, no i już Niko z jednym fragiem, a tu na blisko, jest biały, oj ciężko będzie białemu tego fraga zdobyć, tego refraga zdobyć, chociaż wychyla w dobrym momencie biały, a więc jeszcze jest nadzieja, 3-2, chyba Olofmeister wciąż celowany w maina, a tu Michu, dokłada headshota, robi nam się 2-2, ważny pojedynek białego, żeby tylko nie zginął biały, udało się jednak, a tu Michu dokłada kolejnego fraga, Karrigan ginie, ustawiony od auta, no ale Michu te pesteczki tam sadzi jak chce i to jest 2-1, białe i Michu, a Michu dokończy tę rundę i dokończy tę mapę, a więc Wiltospro wygrywa mapę przeciwnika 16-14, no niewiarygodna historia. Fenomenalna ostatnia runda było 4-5, później 3-4, nawet 2-4, ale Biały i Michu tę rundę ugrywają. Michu, fenomenalna gra. Tu będzie za chwilę okazja. Oj, Niko schowany w smoku, ale nie daje rady. Nie trafia z najbliższej odległości. I to jest przewaga 4-3. Zdziwieni zawodnicy Face. Co tu się dzieje? Wiltospro nagle w tych pistoletówkach po prostu robi niesamowite rzeczy. Jak już się raz odblokowali, jak już jedne pistole wygrali, to teraz wszystko zaczyna wychodzić. Biały coraz bliżej gniazda, ale tu Pasza dokłada fraga. No już tylko Rain przeżycił. 1-4. Wiltospro za chwilę może wygrać kolejną pistoletówkę z rzędu, już 6. A tymczasem Rain... A tu ładna pesteczka od Raina, ten coraz bliżej, ale dobrze schowany był Michu, a nawet nie czekał. Wychylił agresywnie, od razu pori fraga i mamy 1-0 dla Wiltospro. Ja nie wiem, co tu się stało, słuchajcie, ale Wiltusi chyba na te pistoletówki zaczęli... Po prostu, nie wiem, kupować cheaty, bo to jest coś niesamowitego. Tutaj ustawia się Rain, ten... Szuka tam kontaktu, Karrigan skraca sobie kwadrat, no ale nasi są już na bombsite dolnym. Plantowana jest bomba, skany od Raina, oj te skany nie do końca udane. Frag za frag, Snax i Niko trafiali, a więc 4-3, a dla nas to jest dobra wiadomość. A tutaj Niko poczekał, widział, że to co tutaj robił Pasza. Ale jest frag za frag, Rain tymczasem, no 2-2, musimy uważać. Odpuchyli dwójka, no czy właściwie jeden z naszych, Michu wychyla agresywnie od razu po tym strzale od białego i biały po raz kolejny dla Wiltospro, 4-0, wygrywają Polacy. Zmienić pozycję, na niego trzeba będzie uważać, tego nikt nie patrzy, teraz dopiero oscelował się to jeden z naszych, a no i Olofmeister w końcu ginie, 2-2 bomba leży. Zawodnicy CT jednak już mają łakacza u Guardiana, Rain wciąż z CZ-ką.
Galen po prostu czeka, schowany za skrzynką 50 sekund. No ma widoczność dobrą na bombę. I nasi wciąż spokojnie. Mamy jeszcze czas. Zastanawiamy się, gdzie mogą być rywale. Tutaj, oj, Michu sprawdził do końca, na szczęście. Już myślał, że tam rywale nie będzie, ale tam kawałeczek ciałka wystawał Garlianowi. I zobaczył to Michu. Jeszcze nie piątuje bomby Michu, jeszcze na chwilkę się wstrzymał, jeszcze zafejkował. Dopiero za chwilę może wychylać Rain. Tutaj na blisko Rain, no i problemy Micha. Ale tuż obok był Biały, który błyskawicznie się wychyli, żeby zrefrogować. A zatem 5-0 dla Virtus Pro. Dobra runda Eko drużyny FaZe, ale jednak to nasi wygrywają na 5-0. Czeka cały czas Guardian na przejście, no ale Polacy czekają. Teraz dopiero starał się podejść pod dobudówkę, zmienia pozycję Guardian. A tu Pasza coraz bliżej. Za chwilę będzie wychylał Pasza, no i dorwie przeciwnika. A więc sprytnie zza tego smoka Jarek Pasza, więc jest przewaga po naszej stronie. 5-4, ale tutaj już Pasza po raz kolejny. Jest jednak obok Niko. No a tutaj na górę wychodzi zawodnik Virtus Pro. No teraz nie wie Niko, gdzie ma strzelać. Jak znakomicie złapali go w kleszcze zawodnicy Virtus Pro. Jest Olof Majstro od domku, jednak oj, Olof, dwa fragi. Nie, to Biały z Diglem daje sobie radę. No i 3-1, tylko Rain przed momentem na pochylnie zdobył hat-tricka. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. Coraz bliżej jest Rain od pleców, od domku. Rain powolutku, na spokojnie, ale już namierzony. Z pewnością wiedzą o nim zawodnicy Virtus Pro. A tu Michu dobrze ustawiony tuż przy gnieździe. Runda numer 7 dla Virtus Pro. A, troszkę zmylić zawodników CT. A tu już frag dla Karigana. Złapany Snacks, a więc 4-5. Czekają zawodnicy Virtus Pro na wyjście. No i atak na bombset górny. Tutaj jest Neo z jednym flagiem. Neo jeszcze przydałby się kolejny. Neo ma jednak spore tarapaty. Ucieka od tych kul, ale Pasza już pomaga. Karigan przy eventach. Mamy jednak przewagę 3-2. Guardian jeszcze nie plantuje bomby, ale Karigan. Piękna pestka z tego uspa podniesionego po snaksie. Na plecy przejdzie Michu. Ten jest coraz bliżej. I za chwilę tu właśnie podejdzie zawodnik Tero. No ale Guardian nie pomylił się. No i Biały zostaje sam. 1-2. Jeszcze popatrzę plecy, Guardian Biały coraz bliżej, no ale pomoc podłożona w dobrym miejscu, terroryści dobrze ustawieni, w tej rundzie będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Biały jeszcze stara się podejść, zaatakować, ucieka gracz terrorystów, Biały cały czas goni, no ale czas też ucieka, Biały przed szansą, no cały czas niecelnie, a Guardian to wykorzysta. A zatem ta pistoletówka ląduje na koncie FaZe. Strzał jednak, Snax poszuka tego headshota. Próbuje Snax, nie może jednak trafić. Nie jest łatwo, Biały zdobywa jednak pierwszego fraga. Biały po raz kolejny, co ten Biały? Frag CZ-ki, Nate rzucony jeszcze na plac. A tutaj Pasza ze scoutem wychyla w dobrym momencie i robi nam się 4-2. Chociaż Snax starał się fraga zdobyć. A tu Pasza po raz kolejny ze scouta. I jeszcze Michu na plecy, ale gdzie jest Olof? Ten schowany gdzieś w okolicach kwadratu. No właśnie, on był na dachu terrorystów. Teraz będzie musiał Olof Majster kombinować. Nie ma bomby, ta leży. Michu już podnosi broń. A Olof Majster na bombsite'a. Będzie starał się podejść do budówki. No, przez chwilę sprawdzał. Olof Majster, no chce to zrobić sprytnie. Chce tutaj zajść na plecy. Za chwilę Pasza jednak namierzy go. Oj, ten timing! No i Pasza ma problemy, ale Olof czy obrywa? Chyba nie do końca. Neo na plecach tu. Filip obija Olof Majstera, ten ma 59 HP, a Pasza w końcu wychyla ze scoutem. No i Pasza z hat-trickiem w tej rundzie, a Biały 2 i mamy 8-9, a więc runda Force wygrana. A tu Niko już przy dobudówce, ten coraz bliżej, no i złapie Neo. Celowany już na gnieździe. Oj, Niko, teraz co strzelił Niko. Snax dopiero teraz się pokazuje, 3-3, Olof Majster na pochylni. Ale terroryści atakują bombset górny, no tu będzie ciężko. 28 HP ma co prawda Rain, wychyla się przez tego smoka, Snack, ten zdobędzie jednego fraga, Michu dokłada kolejnego, ale Olof już na plecach, chociaż Michu idealnie się odwraca i ta runda ląduje na koncie polskiej drużyny. Snack po fleszu, przez smoka, agresywnie, razem z kolegą, który wychylał z gniazda. Guardian, który tyłem czwórkę podniósł, ten wciąż 100 HP, zresztą każdy z zawodników Tero ma teraz po 100 HP. Taka ważna runda, żeby takiej nie przegrać, a tutaj czeka Biały w wędach, no niespodzianka, panie Rain, a Neo dokłada kolejnego fraga, no i znowu tylko Niko, a ten na bombsite górnym będzie starał się wejść na plec, ale zobaczmy, jak dobrze ustawiony jest Biały, oj, wycofał w złym momencie, chociaż to ten Mołotow po prostu miał zmusić Niko do wyjścia na Białego właśnie za wenty, a tutaj Biały już czekał, a więc mamy rundę na 14-10, 14-10 na swojej mapie, po stronie CT na Niuku. Tu Jarek Pasza, schowany na Feniksie. Jest jeden frag dla niego. Tu Pasza stara się podejść. No, musi Pasza uważać, bo tam czai się w smoku jeden z terrorystów. A
Pasza chyba chce dojść do budowki. Na tu właśnie było Love Meister. 4-4. Obity Snax, on będzie musiał uważać. Dobrze byłoby, żeby teraz Snax podniósł snajperkę po Pasze i chyba tak właśnie Snax chce zrobić. Jeszcze Guardian przy drzwiach. Czekają zawodnicy FaZe. Nasi no też tych pieniędzy dużo nie mają, więc musimy uważać. A FaZe zwalnia tempo, zwalnia akcję. Chociaż zobaczmy, że tego czasu jest coraz mniej. Karrigan ustawia się na dachu, żeby rzucić jakiegoś flesza dla kolegów, którzy będą wychodzić z dobudówki i z domku. A tak chcą pewnie z kilku stron zaatakować bajez górny. No i za chwilę flash poleci. Flash poleciał idealnie, no ale jest tutaj ustawiony dobrze Neo. Biały i Neo fragują. Tu jeszcze Neo bijany, ale Neo pięknie to robi. No i Karrigan zostaje sama w tej sytuacji. Biały dokończy. No teraz fantastycznie ustawili się zawodnicy Virtus Pro na bombsite górnym. Te flesze nic nie dały. I ta runda ląduje na naszym koncie. Majster popatrzył wymownie na kolegę. On akurat na drzwiach. Rzucony nade za Silos. No i ten nade znakomity. Kolejny poleci. Nie. Szkoda. Walczy Pasza. Niko z jednym fragiem z UMP. Pasza cały czas musi się mierzyć z rywalem. W końcu Biały do wentów razem z kolegą, a Karrigan na plecy. A teraz sprytnie Karrigan. Biały dobrze byłoby, żeby tych pleców pilnował, no ale nic z tego. 4-3. Teraz sprawdził plecy Biały. Dobrze zrobił to Biały. Dobrze zrobił to Biały. Free Fire'em Karrigan, brojona bomba na raz, czyżby? Tak to wygląda, no ale frag dla Neo, ten puścił brojenie bomby. Skanuje Karrigan, on jednak zostaje sam, pędzi z kosu, ale Neo broi bomby na zwycięstwo! 16-10, a więc nie będzie FaZe w finale! W finale! Zobaczymy Polaków, Virtus Pro! 2-0 z najlepszą drużyną świata, no fenomenalne spotkanie na mapie Deniuk, no i teraz rozbrojona bomba, jest z czego się cieszyć, fenomenalny mecz od Micha, 23 fragi.